Pani marszałek, panie ministrze, szanowni przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Pani marszałek, szanowni państwo, procedowany projekt obywatelski jest ważnym projektem. Nie jest to pierwsza debata nad tym projektem, ponieważ taka debata odbyła się w końcówce ubiegłej kadencji. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę w innej sytuacji, ponieważ przyjęliśmy projekt ustawy, który wydłuża okres przejściowy, jeśli chodzi o obniżenie wieku szkolnego dla dzieci sześcioletnich o 2 następne lata. Wiemy też zdecydowanie więcej niż, myślę, na jesieni ubiegłego roku, co do stanu przygotowań polskich szkół do obniżenia wieku szkolnego. Ja przypominam sobie debatę poprzedniej kadencji, która toczyła się w okresie kampanii wyborczej i też argumenty, które wtedy padały, rozumiem, że były argumentami w czasie walki politycznej, tak? W czasie kampanii wyborczej, przed wyborami. Stanowisko w tej sprawie zajmował również premier Donald Tusk. Ale też chciałem przypomnieć słowa przedstawicielki Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej nad projektem ustawy o wydłużeniu tego okresu przejściowego, która odbyła się 2 tygodnie temu. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej wręcz stwierdził, że to właśnie małżeństwo albanowskich jest przyczyną i autorem tego projektu rządowego, i to właśnie małżeństwo albanowskich przedłuża okres przejściowy. Także w sumie, szanowni państwo, inicjatorzy, wnioskodawcy projektu obywatelskiego, już pewien cel, który został przez was założony, został osiągnięty w tym sensie, że decyzja o obowiązku dla dzieci sześcioletnich została przesunięta. Jest to również projekt bardzo ważny z uwagi na to, że pod tym projektem podpisało się ponad 300 tysięcy polskich obywateli. Jest również ważny z tego powodu, że jest to inicjatywa tych obywateli. Ale też jest niezmiernie istotny i niezmiernie ważny, ponieważ przemawiają za nim argumenty merytoryczne, w części których zgadzamy się i będziemy popierać te zapisy i te artykuły, o których zaraz powiem. Co prawda pani przedstawiciel Inicjatywy Obywatelskiej przedstawiła dosyć czarny obraz polskiej szkoły. Ale myślę, że to jest materiał dla pana ministra, panie ministrze, żeby zająć się tymi konkretnymi przykładami, tak, z wielu miejsc, z wielu szkół w Polsce, o których mówiła pani Albanowska. Myślę, że na tym się powinniśmy bardzo skutecznie zastanowić i podjąć skuteczne działania w tej mierze. Że to jest pewien margines, tak, pewna patologia. Nie jest to moim zdaniem cały obraz polskiej szkoły, tak czarny, jak został przedstawiony, ale jeśli cała klasa dzieci sześcioletnich powtarza klasę, to znaczy, że dzieje się gdzieś w jakiejś szkole coś złego. I tutaj organy państwa powinny się tym zająć. Procedowany projekt ustawy zawiera między innymi propozycje, które dotyczą likwidacji szkół. Jutro będzie przedstawiona informacja rządu na temat tego, co się dzieje właśnie obecnie w oświacie i co się dzieje, jeśli chodzi o proces likwidacji szkół. Dzisiaj już o tym mówimy. Jest pewna propozycja zawarta właśnie w tym projekcie obywatelskim, którą popieramy. To znaczy przywrócenie pozycji, roli kuratorowi oświaty, który miałby tą ostateczną decyzję, tak, zablokowania, zawetowania projektu uchwały organu prowadzącego w przypadku likwidacji szkoły, tam gdzie to jest szkodliwe dla tego środowiska, tam gdzie to jest podjęte z naruszeniem prawa albo po prostu wręcz szkodzi dzieciom, uczniom tej szkoły. Komercjalizacja, odpublicznienie całych sieci szkół, to jest problem, z którym musimy się uporać, tak? Musimy znaleźć tutaj rozwiązania. No Sejm musi rozwiązać ten problem. Ja wiem, że ten projekt wzbudza emocje. To na tej sali było to widoczne, ale
Ja mam nadzieję jednak, że będziemy merytorycznie nad tym pracować i znajdziemy takie rozwiązanie, panie ministrze, szanowne posłanki i posłowie, pani marszałek, który będzie zapobiegał tej masowej likwidacji szkół. I takie rozwiązanie jest w tym projekcie obywatelskim i warto jest nad nim z tego powodu popracować. Przywrócenie merytorycznego nadzoru nad organami prowadzącymi. Jest wiele takich sytuacji, o których mówiła pani Karolina Elbanowska, że dzieje się źle w niektórych polskich szkołach, na pewnych konkretnych przykładach. I tutaj państwo polskie musi mieć takie narzędzie, tak, kontroli, monitoringu i oddziaływania w tych sytuacjach, gdzie gdzieś ktoś robi polskiej szkole krzywdę. I tutaj kurator powinien mieć takie narzędzia i takie możliwości, żeby ingerować w tym momencie. I przejdę do następnego obszaru, który jest w tym projekcie. To jest objęcie dzieci w wieku przedszkolnym subwencją oświatową. Przecież i koalicja coraz częściej mówi o tym, że trzeba się nad tym bardzo konkretnie, rzeczowo zastanowić. Nad dziećmi pięcioletnimi, tak, ale w konsekwencji ze czterolatkami i trzylatkami. Jest projekt obywatelski Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie wiem, dlaczego nie został procedowany, dlaczego nie odbyło się pierwsze czytanie nad tym projektem. Mam nadzieję, że niebawem doczekamy się debaty nad projektem ZNP, który zakłada właśnie objęcie wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym subwencją oświatową, bo my, Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie widzi różnicy między sześciolatkiem, który poszedł do pierwszej klasy, tak, i na którego jest subwencja z budżetu państwa, a pięciolatkiem, który poszedł do zerówki i na niego subwencji z budżetu państwa samorząd już nie otrzymuje, nie mówiąc już o cztero czy trzylatkach. To jest wyzwanie dla polskiego Sejmu i to jest wyzwanie dla polskiego rządu, jak dokonać tego skoku cywilizacyjnego, bo to, myślę, będzie skok cywilizacyjny i to jest odpowiedź na szereg problemów polskiego świata, ale też i polskiego samorządu, który nie może się uporać z uwagi na skromne środki, które otrzymuje na te zadania, na zadania związane z oświatą. I mam nadzieję, że ten projekt obywatelski, dzisiaj procedowany, ale też i projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego zostanie przyjęty przez Wysoką Izbę i będzie przedstawiony pewien kalendarz wprowadzania tej subwencji oświatowej dla polskich przedszkoli. I szanowni państwo, obniżenie wieku szkolnego. Sojusz Lewicy Demokratycznej programowo od wielu, wielu lat opowiada się za obniżeniem wieku szkolnego i za tym, aby każde dziecko sześcioletnie poszło do pierwszej klasy. Uważamy, że sześciolatek jest przygotowany. Szereg badań to potwierdza. Przeprowadzone były przecież debaty na ten temat, tak, konferencje naukowe. I specjaliści w tej dziedzinie się wypowiadali przecież. I dosyć konkretnie. Jest to oczywiście najistotniejsze pytanie, które należy tutaj postawić. Bo sześciolatek jest przygotowany do tego, aby iść do pierwszej klasy. Ale jest pytanie zasadnicze. Czy ta pierwsza klasa, czy każda polska szkoła, czy każda polska klasa jest do tego przygotowana w 100%? I czy jest taka gwarancja? I czy rząd bierze za to odpowiedzialność? Po przyjęciu projektu rządowego okazuje się, że jednak nie jest. Bo gdyby tak było, to rząd nie przedstawiłby tego projektu. Wysoki Sejm tego projektu by nie przegłosował i prezydent tego projektu by nie podpisał, gdyby wszystkie szkoły w Polsce w 100% były bezpieczne i stwarzały odpowiednie warunki, standardy dla każdego sześciolatka. Ale rzeczywistość jest jednak inna i za moment pan minister przedstawi nam coroczną informację nad przygotowaniem polskich szkół, samorządów do obniżenia wieku szkolnego. Czekamy na tą informację, choć szkoda, że ona dopiero teraz ujrzy światło dzienne. Wiem, że była kampania wyborcza, były wybory, ale to nie usprawiedliwia rządu przed tym obowiązkiem, który nakłada, panie ministrze, na pana ustawa o systemie oświaty. Dzisiaj będziemy wiedzieć, jaki jest stan przygotowań, ale po ostatniej debacie nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty wiemy już, że dobrze jednak nie jest. Sojusz Lewicy Demokratycznej
będzie podejmował pracę nad projektem obywatelskim i wnioskujemy o to, aby przekazać ten projekt pod pracę odpowiednich merytorycznych komisji, bo jest tam bardzo wiele potrzebnych, istotnych zapisów, które rozwiązują problemy polskiej oświaty. Dziękuję bardzo.